Po kilku rozstrzygniętych przetargach na remont nawierzchni stargardzkich ulic przyszedł czas na chodniki. Jeszcze w tym roku nowego wyglądu nabierze chodnik w ciągu ulicy Mieszka I po stronie budynków mieszkalnych. Remont chodnika rozpocznie się od skrzyżowania z ulicą Pocztową do wewnętrznej drogi dojazdowej do budynku nr 8 mieszczącego się przy ulicy Grodzkiej wraz z remontem części tej drogi. Nowy chodnik zostanie wykonany z płyt granitowych uzupełnionych kostką brukową. Firma, która wygrała przetarg, przebuduje kamienne krawężniki, wyreguluje studzienki ściekowe wzdłuż całej ulicy. Nowy wygląd zyska również wspomniana droga dojazdowa. Tutaj zostaną wymienione krawężniki, a starą nawierzchnię zastąpi kostka. Ulica Mieszka I leży w obrębie szlaku staromiejskiego. Łączy ona rynek staromiejski z systemem umocnień i fortyfikacji. Przy Mieszka I mają też swoje siedziby m.in. szkoła średnia, przedszkole, stargardzka izba gospodarcza, księżnica stargardzka, nie wspominając o kilku budynkach mieszkalnych. Zarówno ulica Mieszka I, jak i znajdujące się wzdłuż niej chodniki to ważny element stargardzkiego systemu komunikacyjnego. Remont chodnika ma zarówno za zadanie poprawę estetyki tego miejsca, jak i jest ważnym elementem inwestycji w infrastrukturę turystyczną naszego miasta.